Witajcie moi drodzy, nazywam się Bartek, prowadzę kanał 4 Pasje, a dzisiaj zapraszam Was do obejrzenia materiału dotyczącego pasji, o której dosyć długo nie opowiadałem. Mam na myśli książki. Od ostatniego filmiku na ten temat minął już ponad miesiąc, także najwyższa pora to zmienić. Powieść, którą Wam przedstawię, nosi tytuł Noc w Lizbonie, a napisał ją wybitny niemiecki pisarz Erich Maria Remarque. Zapraszam do oglądania. Przed przeczytaniem Nocy w Lizbonie miałem tylko raz styczność z literacką twórczością pana Remarque'a. Miało to miejsce już prawie 6 lat temu, a książką, z którą się wtedy zapoznałem, był Czarny Obelisk. Powieść, uważana za jedną z najlepszych w całej twórczości Remarque'a, zrobiła na mnie piorunujące wrażenie. Okrzyknąłem ją wówczas jedną z moich ulubionych dzieł, z jakimi miałem okazję się zapoznać. Bardzo możliwe, że kiedyś przygotuję materiał dotyczący Czarnego Obeliska, także w tym miejscu nie będę zbyt wiele o niej mówił. Wspomnę jednak o tym, iż można doszukiwać się w niej odniesień do wydarzeń z życia pisarza. A propos życia Remarque'a, warto byłoby w tym miejscu przytoczyć chociaż kilka najistotniejszych faktów z jego bardzo bogatego życiorysu. Erich Maria Remarque przyszedł na świat 22 czerwca 1898 roku w Osnabrück. Naukę rozpoczął w wieku 6 lat i właściwie od samego początku należał do grona najlepszych i najzdolniejszych uczniów. Gdy skończył 18 lat, a był to okres pierwszy wojny światowej, został wysłany na front. Pierwszego dnia bitwy pod Passchendaele, jednej z najbardziej krwawych i właściwie nic nie wnoszących do późniejszych losów wojny, otrzymał aż 5 postrzałów, które na szczęście nie spowodowały większego uszczerbku na jego zdrowiu. W szpitalu spędził ponad rok, a na front już nigdy nie wrócił. Okres wojny miał przeogromny wpływ na twórczość Remarque'a oraz postrzeganie świata. Po wojnie imał się różnych zajęć. Był między innymi wiejskim nauczycielem, organistą, a nawet pracownikiem firmy kamieniarskiej, co miało wpływ na napisanie Czarnego Obelisku. Zaś w 1920 roku ukazała się jego pierwsza powieść Dom Marzeń, która nie przyniosła mu większego rozgłosu. W 1929 roku z kolei została opublikowana jego najgłośniejsza książka Na zachodzie bez zmian, o której słyszał, mam nadzieję, każdy. Powieść opisuje brutalne wydarzenia I wojny światowej z perspektywy 19-letniego chłopaka. Na zachodzie bez zmian krytykuje jakiekolwiek działania wojenne, ukazując jej bezwzględność i bezowocność. Osobiście jeszcze jej nie przeczytałem, jestem praktycznie pewien, że Remarque napisał ją znakomicie, aczkolwiek obawiam się wyrazistego i krwawego opisu wojny, o którym tyle słyszałem. Antywojenny wydźwięk książek Remarque'a przysporzył mu wielu przeciwników w nazistowskich Niemczech. W 1943 roku z tego właśnie powodu pojmano i zabito jego siostrę. 2 lata po tym wydarzeniu ukazał się Łuk triumfalny, przez wielu uważany za jego najznakomitsze dzieło. Będzie to jedna z tych pozycji, które koniecznie muszę w przyszłości przeczytać. Z krótkiego opisu tej powieści mogę się już przygotować na ogromną ilość smutku, tragedii, ale i znakomitego stylu oraz egzystencjonalnych rozważań. To samo otrzymałem w Nocy w Lizbonie, ostatniej powieści pisarza wydanej przed jego śmiercią w 1970 roku.
Akcja książki, jak mamy to zasugerowane w tytule, ma miejsce w Lizbonie, w okresie burzliwego okresu II wojny światowej. Pewien mężczyzna, którego imienia nie poznajemy, stoi w porcie i marzy o ucieczce za ocean na pokładzie statku. Niestety, swego planu nie jest w stanie zrealizować z powodu braku biletów. Niespodziewanie jednak podchodzi do niego tajemniczy mężczyzna, prosi, by mówić na niego Schwartz i składa mu propozycję. Otrzyma bilet na statek, jeśli zechce wysłuchać jego historii. Mężczyzna przystaje na te warunki i jest to początek wspaniale opowiedzianej, ale jakże przejmującej i dramatycznej historii. Noc w Lizbonie właściwie od pierwszej strony zrobiła na mnie ogromne wrażenie, a to za sprawą znakomitego, wyrazistego sposobu, w jaki Remarque relacjonuje losy Schwartza, głównego bohatera i narratora książki. Historia Schwartza rozpoczyna się właściwie od wspomnienia o pobycie w obozie pracy. Było to jeszcze przed początkiem II wojny światowej, z którego uciekł i aby uniknąć ponownego zatrzymania, udał się do Francji. Wytrzymał tam 5 lat, jednak tęsknota za jego żoną, Heleną, sprawiła, że postanowił wrócić do Niemiec, ryzykując własne życie, aby jeszcze raz ją zobaczyć. Do spotkania dochodzi, a para decyduje się na opuszczenie kraju i zawalczenie o własną wolność. Jak się pewnie domyślacie, będzie to wyjątkowo trudna, naznaczona przeciwnościami losu oraz okrucieństwem droga, na którą Schwartz i Helena decydują się jednak wstąpić. Narracyjne umiejętności Remarque'a naprawdę mnie zafascynowały już w czasie czytania Czarnego Obelisku i podobnie było przy czytaniu Nocy w Lizbonie. Remarque wyjątkowo trafnie dobiera słowa, wie, kiedy należy zastosować dłuższe zdania, a kiedy krótsze, aby nadać danemu fragmentowi odpowiedni rodzaj napięcia. Poświęca również odpowiednią ilość czasu poszczególnym etapom wędrówki Heleny i Schwartza, dzięki czemu nie odniesiemy wrażenia, że dany moment jest opisany za długo, a inny zbyt krótko. Wydaje mi się, że pod tym względem nie powinniśmy mieć żadnych zastrzeżeń. Już w Czarnym Obelisku zwróciłem uwagę, z jaką łatwością przychodzi Remarque'owi opowiadanie i prowadzenie fabuły i pod tym względem Noc w Lizbonie z pewnością nie odstaje. Kolejna rzecz, na którą muszę zwrócić uwagę, to relacja pomiędzy Heleną i Schwartzem. Wolałbym nie rozwodzić się tutaj bardzo na ten temat, ponieważ zdecydowanie lepiej, abyście sami zapoznali się z książką i zwrócili na to uwagę. Z drugiej strony ciężko mówić o relacji pomiędzy Heleną a Schwartzem bez wyjawienia tajemnicy jego żony, która ma istotny wpływ na ich związek. Nie chcę oczywiście tego robić, ponieważ stanowi to naprawdę ważny element całej historii i ma ogromny wpływ na samo zakończenie. Helena i Schwartz prowadzą ze sobą rozmowy na temat ich wspólnej przyszłości, planują kolejne kroki na ich drodze ku wolności, jednak pozwalają sobie również na dyskusję o tematyce, powiedzmy, egzystencjonalnej. Niektóre słowa i przemyślenia, jakie w tych rozmowach padały, naprawdę skłoniły mnie do przemyśleń. Gdy przytaczałem krótki życiorys Remarque'a, wspomniałem, jak wielki wpływ na jego późniejszy światopogląd miało uczestnictwo w I wojnie światowej. Doświadczył na własnej skórze, jak jest ona okrutna, co za sobą niesie. Myślę, że nie bez przyczyny główni bohaterowie Nocy w Lizbonie starają się przed nią uciec. Wiedzą, że pozostanie na terenie Niemiec czy Francji grozi zakończeniem życia. Helena, Schwartz oraz wszyscy ludzie przeciwni wojnie wiedzą, iż mają bardzo małe albo wręcz zerowe szanse, aby wpłynąć na to, że II wojna światowa się skończy. Wobec tego decydują się na ucieczkę ku wolności i nadziei na odrobinę jaśniejszą przyszłość.
Noc w Lizbonie wywarła na mnie ogromne wrażenie. Fabuła, narracja, relacja pomiędzy głównymi bohaterami, ich wędrówka oraz zakończenie łączą się, przenikają i wpływają na to, że ostatnia książka Remarka znajduje się w gronie najlepszych powieści, jakie w tym roku czytałem. Nieraz w czasie lektury zrobiło mi się smutno i nieraz zostałem zmuszony do refleksji. Uważam, że każda książka, która będzie w stanie zmusić nas do myślenia, zwrócenia uwagi na tematy, o jakich zbyt często nie rozważamy, zasługuje na uznanie. Polecam Noc w Lizbonie właściwie wszystkim, może tylko najmłodsi miłośnicy czytania powinni się wstrzymać, jeszcze będziecie mieli czas, by się z twórczością Remarka zapoznać. Poza tym osoby, które lubią książki z ciekawą historią, pięknie ukazaną relacją między dwojgiem ludzi oraz narracją na najwyższym poziomie, nie będą zawiedzone. Zapraszam do wysłuchania fragmentu. Czy chciałbyś do tego wrócić? Spytała Helena. Nie sądzę, żeby to było możliwe. Ojczyzna wbrew mojej woli uczyniła mnie obywatelem świata i muszę nim pozostać. Nie ma już powrotu. Nawet do kogoś bliskiego? Nawet do kogoś bliskiego, powiedziałem. Nawet Ziemia pędzi egzystencją piłki, egzystencją odwiecznego emigranta ze Słońca. Nie ma już powrotu. Albo wszystko się rozwali. Dzięki Bogu! Helena wyciągnęła do mnie swój kieliszek. Ale ty? Czyż nigdy nie pragnąłeś powrócić? Zawsze, odpowiedziałem. Nigdy nie działam zgodnie z własną teorią. To przydaje jej dwukrotnie więcej uroku. Helena roześmiała się. To wszystko nieprawda. Oczywiście, że nie. Pod pajęczą osłoną słów kryje się coś innego. Co? Coś, czego nie można wyrazić słowami. Czy coś, co zdarza się tylko w nocy? Nie odpowiedziałem. Siedziałem spokojnie na łóżku, podmuchy czasu ustały. Ich szum nie huczał mi już w uszach, tak jakbym z samolotu przesiadł się do balonu. Kołysałem się jeszcze i leciałem, ale huk motorów zamarł. Jak się teraz nazywasz? Spytała Helena. Józef Schwartz. Przez chwilę zastanawiała się nad czymś. Czy wobec tego ja też nazywam się teraz Schwartz? Roześmiałem się. Nie, Heleno, to jest tylko takie sobie nazwisko. Człowiek, od którego je otrzymałem, również przejął je po kimś. Jakiś nieznany, dawno zmarły Józef Schwartz, niby Żyd, wieczny tułacz, przedłuża swoje życie już w trzecim pokoleniu. Jakiś duch obcego zmarłego przodka. Nie znasz go? Nie. Czy czujesz się inaczej, odkąd nosisz inne nazwisko? Tak, odpowiedziałem, bo z tym wiąże się kilka kartek papieru. Paszport. Mimo, że fałszywy? Roześmiałem się. To było pytanie z innego świata. O tym, czy paszport jest fałszywy, czy prawdziwy, rozstrzyga policja, która go sprawdza. Można by tu użyć filozoficznej paraboli, która pozwoliłaby dociec, czym jest nazwisko, przypadkiem czy identyfikacją. Wierz mi, Heleno, powiedziałem. To jest prawda. Czy nie domyślasz się, co to znaczy? Nie możesz wyrazić tego zwyczajnie? Pokręciłem głową. Dlaczego nie? Ponieważ odczuwam obawę przed stwierdzeniami i obawę przed słowami, które cokolwiek stwierdzają. Możesz temu nie wierzyć, ale tak jest naprawdę. Do tego dochodzi jeszcze obawa przed anonimowym strachem, który włóczy się gdzieś po ulicach, o którym nie myślę i o którym nie chcę mówić, ponieważ tkwi we mnie głupi przesąd, że niebezpieczeństwo tak długo nie istnieje, jak długo nie dopuszczam go do mojej świadomości. Dlatego prowadzimy tę niedorzeczną i dziwną rozmowę. Wydaje się, że dzięki temu czas został wstrzymany, jak w filmie, który uległ rozdarciu. Wszystko naraz ustaje. Nie może się nic stać. I to wszystko, moi drodzy. Mam nadzieję, że swym materiałem zaciekawiłem oraz zachęciłem Was do przeczytania Nocy w Lizbonie. Zapraszam do komentowania, a osoby, które książkę przeczytały, do wypowiadania się na jej temat. Zapraszam również serdecznie do odwiedzenia mojego kanału, gdzie oprócz książek opowiadam o muzyce, anime, a także prezentuję let's playe z gier. Jeśli macie ochotę, rzućcie okiem.
Z góry za to dziękuję. Możecie również dać znać, jakie książki dostaliście na święta, jakie książki zrobiły na Was największe wrażenie w 2016 roku oraz jakie chcielibyście przeczytać w roku 2017. Zapraszam do wypowiadania się na ten temat. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć!